No dobra, mistrzowie. Witam, witam. Co robimy? Łowimy ryby. Niestety wyeliminowano wygłodniałe macki, mi się nie nagrało, bo zapomniałem nacisnąć nagrywanie po prostu. Także wystarczy znaleźć czerwone robaki, podejść do nich i je zwyczajnie rozstrzelać. Także easy win. Ale mamy teraz... Co mamy? Mamy... Łowimy rybki. Teoretycznie powinniśmy złowić... W lokalnym układzie wykryto odpowiednią anomalną planetę. Oceany są widoczne na powierzchniach planet z kosmosu. To tutaj chyba po prostu się nie da. Coś mi się wydaje, co? No dobrze, możliwe, że tutaj się nie da. Także... Tylko pytanie teraz... Która to jest dobra? Która to jest dobra planeta? Oceaniczna jakaś, nie? Może tu jest za bardzo ekstremalna pogoda. Czy tam radiacja. No, ale rybki pływają, to dziwne, nie? No dobrze, tutaj nie ma. Zobaczmy. Prawdopodobnie powiedziałbym, że Tarum. Albo Visbor, nie? Visbor byłby odpowiednią planetą chyba. Co to jest? Złoto. 313 złota, panie. No to... drogą nie chodzi, nie? Pięknie. Free, okej. Okay. Free na nic. What? Czy to tu będzie wystarczająco... Czy to będzie wystarczająco dobra planeta do połowów? O! Wygląda jak kolorowa, nie? Znajdź odpowiedni akwen i zarzuć. No dobra. Pytanie... Czy to jest na przykład odpowiedni akwen, nie? Czy muszę mieć jakąś specjalną przynętę na przykład na anomalne rzeczy? Let's do it. O! O! Śmieci. już myślałem, bo to coś nowego, panie. Już coś nowego dla mnie. Cześć! Biorą. Co tam u ciebie? Anomalio. Let's do it. No co tak długo bierzesz? O. No i dupa. Słabo. Znowu też jest... Ale coś tutaj lata szybko. Kosmiczne ważki, panie. Wiecie co? Zobaczymy, czy mamy jakąś przynętę. Jak będzie to? O! Złup anomalne ryby. Jedna z czterech. What? Nice! No dobrze. W porządku, skoro to jakoś idzie. To idzie. Patrzcie, wychodzi. Granice upadają. Druga. O, może teraz gwiazdy trzeba się kapić, co? Tak, zobaczymy. Popatrzymy później. Chociaż ryby można łowić w każdym momencie, nie? Czekajcie. Trzecia faza. Zachowaj spokój. Tak, patrzcie.
Mierzy czas. Nice. 60 sekund. Niezliczone miliardy punkcików światła migają na twoich oczach. Ta chwila jest tylko dla ciebie. No. O, no! No! Dobra, to trzeba natychmiast, jak się pojawią gwiazdy. Ale lipa. I cały czar prysł. Spoko. Okej. Jest. Kamień milowy osiągnięty. Dobrze. Ekwipunek pełny. Dobrze. Usuniemy to. Bo w sumie nie potrzebujemy. I przygotowana jednostka, buty rakietowe, rdzeń, co? Buty rakietowe, rdzeń Hadalu, razy 5. Dobrze. Teraz odzyskajmy spokój. Tylko żebyśmy zdążyli tym razem. Ta chwila jest tylko dla mnie. Co jest grane? Co to za fake? Kamień milowy ciągnięty, niebo zalane artramentem. 64 okropieństwa. O nie. A mogę sprawdzić to niebo? Z jakiegoś powodu. No ono przemija sobie. Teraz się nie pojawia temat. Może to jest jakiś cykl. I w tych cyklach niebo zamienia się w gwiazdy. Co to jest? Co? Co teraz? Jest. Ciekawe. Wydaje się, jakby to faktycznie tak działa, jakby to były jakieś cykle. I że później to niebo coraz bardziej przyspiesza, nie? Może tak być? Wcale nie wykluczone, nie? Jest. Kamień milowy osiągnięty. Spokój odzyskany. Nice. Okej. Okay. Czekajcie. Najpierw tak. Złowiliśmy ryby. Odbierz nagrodę. Eliksir krwi formuła. Okej. Okay, bo to są różne chyba, nie? Cyk.
Boom. Wzmacniacz sygnału. Dobrze. I jeszcze możemy zrobić... Poczekajcie, poczekajcie. Ej, a po co mnie to... No dobra, ale możemy go w sumie użyć, nie? Może coś znajdzie. Mhm. Nie? No, dobra. To w takim razie zrobimy tak. Przyzwiemy sobie statek. I... zrobimy eliksir krwi. Później... Kurczę. Czy co spożyję to? Wywalę to. Eliksir szkła. Nie, nie, nie. Przygotuję eliksir żywego srebra. Eliksir krwi mamy. Gdzie jest eliksir żywego srebra? Potrzebujemy metal chromatyczny. Dioksyd int. O. Potrzebuję indu. Mam miejsce. Na statek to wywalimy. Z indu można zrobić, nie? Temacik. Nie za dużo tego indu, ale winno akurat starczyć. A nie, spoko. Nice, panie. Cyk. I cyk. I pijemy. A mogę jeszcze jeden? Mógłbym jeszcze jeden. Zrobimy to później. Jest. Dobrze. I co teraz zrobimy? Lecimy do kolejnego... do kolejnej bramy, nie? Uj, panie, nie rozbije się o krzakuny. Dobra. No, kawałek jest. 3 minuty. Wylecimy za obrys planety, za... Dobra. I cyk. Przydałoby się wylądować z galaktyką, która ma, w galaktyce, która ma stację kosmiczną. Tak myślę, nie? Widzę kamienny portal, jego nieruchomą, matową srebrzystość, a jednak coś się kryje w jego wnętrzu. Jest szary, a jednak nie szary. Gdzieś spod jego chłodnej powierzchni wyzywa mnie szkarłat. Nie widzę innej drogi. Muszę iść dalej, przez krew, przez portal, przez szkło. Złóż w ofierze krew. Nice. Wylewam trochę eliksiru na cokół. Kamień zdaje się drżeć w odpowiedzi, zanim rozlega się głos rezonujący z głębi skały. Pamiętasz, czym jesteś? Gdzie jest twoje miejsce? Widzisz, skąd pochodzisz? Pamiętasz? Czy to pierwszy raz, czy ostatni? Pierwszy. Głos tylko się śmieje w odpowiedzi. Ten dźwięk przyprawia mnie o ciarki. No i nice. Aha.
Tu jest ewidentnie coś zepsute, nie? No. Tu jest ewidentnie coś zepsute. Dobra. Ponownie zainicjować rzeczywistość. Rozpoczęto inicjalizację kombinezonu systemu Atlas. Systemy podtrzymania życia włączone. System tarczy kinetycznej działa. Nice. Znowu gwiazdy zasuwają, nie? Tak, to jest jakaś sekwencja, ewidentnie. Teraz coraz bardziej przyspieszy i coraz krótszy czas trwa. Wieczna zmarzlina, nieregularne patrole. Nice. Kamień milowy osiągnięty, wyrwa trzecia, pokonano trzeci portal. Nice. Atlantyneum. O! No dobrze. Czekajcie, ekspedycja. Zobaczę tylko, czy mam miejsce. Tak, mam. Przygotowana jednostka, zapalacz uderzeniowy, najlepsze ulepszenie silników startowych, odwrócone lustro. Nice. Okej. Okay. I teraz tak, zapalacz uderzeniowy. Co to jest? Aha, podpalenie przy uderzeniu. Dobrze, to jest to. Teraz tak, silniki. Koszt odpalenia, dopalacz plus 10, nice. Bardzo nice. I coś jeszcze? I odwrócone lustro. W porządku, czyli to pewnie będzie nam, zapewne będzie nam potrzebne. To wszystko sprzedamy sobie. I teraz tak, ekspedycja, fala trzecia, odbierz nagrodę. Szczęki granicznego okropieństwa. Personalizacja. No i pięknie. Dobrze, faza trzecia wykonana, mistrzowie. Co my tu mamy jeszcze? Faza czwarta. Zgromadź Atlantideum. Odzyskaj skażony metal. Obecny cel, zbierz skażony metal. Wieczne lody, pole ekwipunku. Odkryj egzotyczne stworzenia 2. Egzotyczne stworzenia? Pływaj nad głęboką wodą przez 60 sekund. Co? Pływaj dryfuj nad głębokim oceanem 60 sekund. Dobrze. Wydłub hipnotyczne oczy głębinowym okropieństwom. Ok. Wyeliminuj uszkodzone czworonogi. Przejdź przez czwarty portal. Dobrze, a tutaj... O, i to możemy odebrać. Fajerwerki z fioletową wstęgą. Próbka biologiczna. Co to ma znaczyć, te fajerwerki? Zdobądź nanity. Przejdź przez ostatni portal. Zbadaj ściany rzeczywistości. Odkryj starożytne ruiny. Okej, to będzie łatwe. Stwórz eliksir wody. I to pewnie, jak stworzymy eliksir wody, to pewnie się uruchomi. Dobrze, mamy fazę czwartą. Atlantideum. No dobrze, mistrzowie. Także to w sumie dzisiaj będzie wszystko. Myślę, że w tym odcineczku. Myślę, że jeszcze ze dwa posiedzenia pewnie i zakończę temat. Ten może będzie trochę krótszy.
I tyle, nie? Także dzięki. I do następnego. Nara!